ciężko coś tam było chyba zrobić więcej, no jedynie uderzyć piłkę bardziej do boku, ale też była ciężka sytuacja, bo obrońca był przede mną. No niestety, no bramkarz obronił mój strzał, zaraz też byczka na krótki słupek też mogła być z tego bramka, no niestety po raz kolejny niedosyt po dzisiejszym meczu. Ale można powiedzieć, że chyba bardziej straciliście dwa punkty niż zyskaliście jeden z przebiegu tego spotkania. No na pewno, no stworzyliśmy sobie sporo sytuacji, mieliśmy też sporo sytuacji, żeby wykorzystać. Piłka niestety znowu nie wpadła do siatki i na pewno szkoda tego. Też bierzemy ten punkt, no tak jak pan powiedział, no straciliśmy dwa, no też mogliśmy tak naprawdę nadziać się na tą jedną kontrę, gdzie Ruch mógł sobie strzelić bramkę, ale też nie padła bramka, no ale my możemy być źli, że no tych trzech punktów nie mamy w Gliwicach. No i teraz już musimy patrzeć na kolejny mecz i przygotowywać się powoli do niego, żeby tam zagarnąć pełną pulę. Sama gra nie wygląda najgorzej, ale chyba z przodu brakuje takiego typowego napastnika, bo Jorge Felix to nie jest do końca jego pozycja, Kamrywiczek jest kontuzjowany, no i nie ma tej strzelby z przodu. No ale stwarzamy sobie sytuację, więc to jest na pewno plus, bo tych sytuacji co mecz jest sporo i mamy ich dużo, tylko pod bramką przeciwnika chyba potrzeba nam więcej spokoju i więcej chłodnej głowy i liczę, że wszyscy zawodnicy, którzy grają i są na boisku, będą strzelać bramki. Atmosfera derbowa, w takich meczach chciałoby się grać chyba częściej, nie? Na pewno atmosfera fajna, też kibice z Ruchu pokazali klasę, oni też znani są z tego, że w sporym gronie dopingują. Gdzieś tam wiadomo, jak jest mecz, to człowiek się od tego odcina, gdzieś tam tego nie zrywać, bo skupia się na grze, ale no tak jak mówimy, no chciałoby się więcej takich meczów. 7 punktów po 6 meczach, mało. Mało, nie mało, no mówię, no ważne jest to, że stwarzamy sobie te sytuacje, gdzieś tam te statystyki też pokazują, że tych sytuacji sobie stwarzamy najwięcej, ale tak jak już wcześniej wspomniałem, no więcej spokoju, więcej chłodnej głowy i miejmy nadzieję, że to zacznie w końcu padać. A tak ten przysłowiowy pech też was nie opuszcza, no 2 słupki dzisiaj. No gdzieś tam brakowało troszkę szczęścia przy tych sytuacjach, że ta piłka nie odbiła się od strony wewnętrznej do bramki, tylko gdzieś tam wypadała w drugą stronę, ale na to nic nie poradzimy, no niestety mówię, musimy się przygotować teraz już do kolejnego meczu. Dziękuję bardzo.